dziejach Polski była to największa bitwa. Toczyło ją ponad 300 tysięcy żołnierzy, Polaków i Niemców. To bitwa nad Bzurą. Ta potężna bitwa rozgrywała się na przestrzeni niemal 200-kilometrowej. Od Koła, Uniejowa, aż po Puszczę Kampinoską, po przedmieścia Warszawy. W tej bitwie brały udział dwie wielkie armie. Armia Poznań i Armia Pomorze. A naprzeciwko stała 8. Armia Niemiecka, złożona z niemal 11 dywizji, bowiem w pośpiechu ściągano dodatkowe dywizje spod Warszawy. Autorem pomysłu i planu rozegrania bitwy był generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca Armii Poznań. To muzeum powstało w Kutnie, na obrzeżu przypałacowego parku, a założono je we wnętrzu mauzoleum, grobowca rodziny Mniewskich, dawnych właścicieli majątku Kutno. To jest mapa obszaru położonego na północ od Łodzi. Ten sam wycinek mapy oglądał wielokrotnie generał Kutrzeba i wymyślił koncepcję bitwy, która miała połączyć siły wycofującej się armii Łódź, która broniła południowych rubieży Polski, z siłami armii Poznań i siłami armii Pomorze, która już wcześniej spotkała się z niemieckimi żołnierzami w korytarzu gdańskim. I tam została pokonana. Ale wycofywała się wzdłuż Wisły, także w stronę Warszawy. Generał Kutrzeba zauważył, że Niemcy są bardzo rozciągnięci wzdłuż linii Bzury. Jego wojska, nietknięte do tej pory walką, przesuwały się poprzez przeprawy na rzece Warcie właśnie po drugiej stronie Bzury, równolegle do Niemców. Wystarczyło więc uderzyć na Niemców potężnym klinem, żeby przebić się poprzez Stryków, Skierniewice w stronę Warszawy i stworzyć dodatkową osłonę dla stolicy. Stolicy, którą wszystkie niemieckie armie chciały jak najszybciej zdobyć, żeby pochwalić się przed Hitlerem, że to właśnie oni stanęli na progu Warszawy. W ten sposób zaplanowana zaczęła się 9 września. Pierwsza faza bitwy. Zdobycie przyczółków po drugiej stronie rzeki Bzury. Najtrudniej było zdobyć przyczółki w Łęczycy i w okolicach Ozorkowa. Tam Niemcy już byli doskonale w tym terenie umieszczeni. Znali wszystkie przeprawy, mieli osadzone karabiny maszynowe i wycelowane na każdy most, na każdą ścieżkę i drogę biegnącą przez bagna. Równie trudno było przebić się w stronę Piątku czy w stronę Bielaw, Walewic i Głowna. Ale to zadanie w pierwszym okresie zostało wykonane. Niemcy z zaskoczeniem zaczęli wycofywać się w stronę Łodzi. Niektórzy w panicznej ucieczce odsłaniali tyły. Jedną z wielu miejscowości leżących w dolinie rzeki Bzury jest Piątek. Rzeka oddalona jest 5 kilometrów od tego niewielkiego, sennego miasteczka. To właśnie w Piątku, 6 września 1939 roku, Niemcy zrzucili bomby i zniszczyli znaczną część miasta. Później urządzili tu sztab 30. Dywizji Piechoty. Niemcy doskonale panowali nad tym terenem i nie spodziewali się, że od północy przez rzekę Bzurę zostanie poprowadzone polskie uderzenie. To uderzenie wykonane zostało siłą 14. Dywizji Piechoty Armii Poznań. 57. Pułk Piechoty ruszył w stronę Goślubia i Piątku. Uderzenie rozpoczęto 9 września o godzinie 18. A już następnego dnia o godzinie 13 Piątek był wyzwolony. Polacy znaleźli się tu, w środku Polski, na rynku, owacyjnie witani przez mieszkańców Piątku.
przy wyzwalaniu Piątku poległo 185 polskich żołnierzy, ale Niemców zginęło prawie dwa razy tylu. Niemcy nie mogli pogodzić się z tak dotkliwą porażką. Gdy wrócili do Piątku, zamordowali 44 osoby. Rozstrzelano je tuż za miastem. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik. W Piątku zresztą pamięć o tych bohaterskich czynach jest trwała. W miejscowej szkole nadano imię bohaterów bitwy nad Bzurą. Patrzył tam, tutaj te wszystkie strzelnie, bo tu są wprawione nowe deski, wprawione, tu są nowe. A tutaj to wszystko ten poranione. Widzi pani, wszystko pociski. Po drugiej stronie Bzury znajduje się wieś Młogoszyn. Opanowana przez Polaków była bazą wyjściową do ataku w stronę Piątku. Ten atak szedł tędy, wzdłuż drogi biegnącej przez dawne Ciechosławice w stronę Pęcławic i Piątku na południe. Ciechosławice to wieś, która została krwawo doświadczona w 1914 roku, podczas I wojny światowej. Bardzo zniszczona, została zupełnie opuszczona i mieszkańcy przenieśli się na inny teren. Pozostał tylko w tej wsi stary drewniany kościół z 1521 roku. 9 września 1939 roku kościół znalazł się w ogniu walki. Był pomiędzy dwiema walczącymi stronami, ale o dziwo przetrwał. Widzieliśmy, jak te żołnierze uciekali. No, ci Polacy zaczęli krzyczeć, hura, hura, Niemcy. Wtedy widzieli, że tu jest jakaś siła, troszeczkę jest. Powiedzieli, Curych, takie swoje miali. Tak, Curych, no i odeszli aż do Białej. Ale to tak, to było wielkie starcie, to naprawdę. Tu się wiatrak palił, ile 500 metrów był wiatrak, to już palił się wiatrak. Kościół został ocalony, tylko poraniony. W tej pierwszej fazie bitwy przerażenie Niemców było tak duże, że pojawił się na polu walki sam Adolf Hitler. Przyjechał, żeby dodać otuchy swoim oficerom. Spotkał się z generałem Blaskowicem, który dowodził 8. Armią Niemiecką. Ta pierwsza zwycięska faza bitwy sprawiła, że dowódcy niemieccy postanowili wycofać spod Warszawy część oddziałów. 13 września wojska polskie, widząc przeważające oddziały niemieckie i siłę niemiecką, wycofały się poza rzekę Bzurę. W tym czasie zajęto także Łowicz. Tu właśnie, w tą lukę, w drugiej fazie bitwy, weszła Armia Pomorza. Ale Armia Pomorze już doznała klęski kilka dni wcześniej. To też, gdy tylko dostrzeżono eskadry niemieckich samolotów i czołgi na przedpolu bitewnym, armia opuściła swoje stanowiska, chcąc uchronić się przed zniszczeniem. Niemcy tylko na to czekali. Wojska polskie, Armia Pomorze i Armia Poznań wycofywały się teraz w stronę Sochaczewa, chcąc poprzez Puszczę Kampinoską przebić się w stronę Warszawy i wzmocnić jej obronę. To samo zresztą wcześniej uczyniła Armia Łódź. Część żołnierzy znalazła się bezpośrednio w Warszawie, a część dotarła do Modlina. W tej trzeciej fazie bitwy, najbardziej okrutnej, najbardziej krwawej, hitlerowcy otoczyli w tym kotle Puszczy Kampinoskiej polskie oddziały. Tu już bezkarnie grasowały samoloty, a artyleria ciężka, rozstawiona na pobliskich drogach, dziesiątkowała żołnierzy.
z ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy 105 tysięcy trafiło do niemieckiej niewoli. Inni przedostali się do stolicy, do Modlina, ale znaczna ich część zginęła na polach walki. Prawie w każdej miejscowości, poczynając od Łęczycy, Ozorkowa, Modlne i Piątku, poprzez Łowicz, Sochacze, w Kampinos, znajdują się mogiły polskich żołnierzy. Na niektórych cmentarzach odnajdujemy po 3-5 tysięcy żołnierzy. W tej wielkiej bitwie nad Bzurą zginęło 3 generałów. To się zdarzyło po raz pierwszy. Niektórzy mówią, że generałowie nie giną na polu walki, że najczęściej umierają w łóżku. Ale w tej bitwie nikt się nie oszczędzał. Najwyżsi oficerowie bardzo często szli w pierwszym szeregu. Zginął m.in. bohaterski generał Franciszek Włat. Drugi generał z Armii Poznań, generał Grzmot Skotnicki, dowódca kawalerii, także zginął w tej bitwie. Z Armii Pomorze zginął generał Mikołaj Bołtuć. Bitwa nad Bzurą zakończyła się 22 września, a 5 dni później padła stolica. Widać, jak bardzo ta bitwa opóźniła zdobycie Warszawy przez hitlerowców.